Ty jesteś skałą zbawienia.
wieczną nadzieją, my natchnieniem do Ciebie wołać chcę. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość święta jest. Od chwili życia wspierasz mnie, Panie, do Ciebie ja mnę. Panie, do Ciebie ja mnę. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość święta jest. W chwili życia wspierasz mnie, Panie, do Ciebie ja mnę. Panie, do Ciebie ja mnę. Ty jesteś skałą, Ty jesteś skałą. Wywyższamy Ciebie, dziękujemy Ci, że jesteś drogą, prawdą i życiem. Jesteś naszą siłą, naszą opoką. Dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas. Wywyższamy Ciebie, więc chwała Ci. Chwała Ci. Oh.
Yeah.
Mesjasz prawdziwy, nasz Odkupiciel i Zbawca. Wywyższamy Ciebie, Panie, pragniemy uwielbić Cię w tym dzień i w tym czasie. Pragniemy uwielbić Twoje imię, bo Ty jesteś godzien chwały i czci. Błogosławione niech będzie Twoje święte imię. Wywyższamy Twoje święte imię. Dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas, nasz Panie i Zbawiciel. Chwała Ci. Tobie należy się chwała, tylko Tobie należy się początek i koniec. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci. Wywyższamy Cię, Jezu. Chwała Ci. Jesteś tu. Dotykasz serca. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, ucieszasz każdą łzę. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu i leczysz rany. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, przemieniasz serce me. Uwielbiam.
serce me. Uwielbiam Cię. Jeśli możesz, to znieść dłonie. Jesteś tu. Jesteś godzien wszelkiej.
jesteś godzien wszelkiej czci. Jesteś godzien wszelkiej czci. Stworzyłeś wszystko sam, dla Twojej chwały jest. Jesteś godzien chwały. Jesteś godzien wszelkiej czci. Jesteś godzien wszelkiej czci. Jesteś godzien wszelkiej czci. Stworzyłeś wszystko sam, dla Twojej chwały jest. Jesteś godzien chwały. Noc i dzień, i noc Tobie chwała. Jesteś godzien wszelkiej, jesteś godzien wszelkiej czci. Jesteś godzien wszelkiej, jesteś godzien wszelkiej czci. Stworzyłeś wszystko sam, dla Twojej chwały jest. Jesteś godzien chwały. Chwała Ci, Ojcze, wywyższamy Ciebie, Jezu. Jesus.
Wywyższamy Ciebie, nasz Zbawicielu, nasz Królu. Po Twoje imię wypowiadamy, Panie Jezu, nie jako przecinek, nie jako dodatek, ale jako imię, w którym mamy zbawienie. Imię pełne mocy, pełne zwycięstwa, pełne łaski, pełne chwały. To imię Jezus, które jest naszą siłą, w którym mamy zwycięstwo. Halleluja. Wypowiadamy je, Panie, na tym miejscu z wiarą i z ufnością, że w tym imieniu jest nasze zbawienie i w tym imieniu jest nasza siła i nasza pomoc i nasza radość i nasz pokój. Halleluja. Dlatego nie wstydzimy się wypowiadać tego imienia. Nie wstydzimy się śpiewać Twojego imienia, Panie Jezu. Nie wstydzimy się ogłaszać, że Jezus jest naszym Panem. Halleluja. Że Jezus jest naszym Panem, cudowny Odkupiciel, Pan Panów, Król Królów. Halleluja, halleluja. Godzien chwały, godzien czci, godzien uwielbienia jesteś, Panie. Wywyższamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, błogosławimy Ciebie, Zbawicielu. Bądź błogosławiony dzisiaj na tym miejscu. Halleluja, halleluja, halleluja. To do Ciebie, Panie, przychodzimy, jak Ci pasterze, gdy narodziłeś się, jak Ci mędrcy, gdy narodziłeś się, Panie, by złożyć pokłon, by złożyć hołd, Panie, by złożyć nasze dary, gdyż Ty nie tylko narodziłeś się 2000 lat temu tu na ziemi, ale Ty żyjesz na wieki wieków. I Panie, Ty narodziłeś się w nas, w naszym wnętrzu. Dałeś nam narodzić się na nowo. Dałeś nam odnowienie z Twego ducha. Halleluja. Dałeś nam odkupienie. I dzisiaj żyjesz nie tylko tam, Panie, gdzieś daleko od nas, ale żyjesz w nas. Jesteś naszym Panem, naszym Mistrzem. Przez Twojego Ducha Świętego mamy Twoją obecność w naszym życiu. Halleluja. Dziękujemy Tobie, Zbawicielu, za obfitość, wielkość Twojej łaski w naszym życiu. Dzisiaj wywyższamy Ciebie na tym miejscu. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Błogosławimy. Kłaniając się przed Tobą, przynosimy całe nasze życie i składamy je na ołtarzu modlitwy, składając jako miłą ofiarę, miłą wonność dla Twojej chwały. Bądź błogosławiony nasz Panie. Bądź uwielbiony nasz Królu. Bądź wywyższony na wieki wieków. Halleluja. Podczas kolejnej pieśni zbierzemy ofiarę na Bożą chwałę, ku Jego czci, ku Jego uwielbieniu. Najmiasz, proszę, chodź, zbierzesz ofiarę, by Pan Bóg był uwielbiony. Halleluja. Złóż Mu samego siebie, bracie i siostro. Pamiętam taką historię. Zbierana była ofiara w kościele i mały chłopczyk nie miał co złożyć, więc wziął koszyczek, który był puszczany, położył go na podłodze i sam stanął w tym koszyczku i powiedział: Panie Jezu, nie mam co Ci dać, ale oddaję Tobie samego siebie. Halleluja. I w tym wszystkim to jest kluczowe, bracie i siostro, nasze serce, nasza postawa miłości względem Pana Jezusa. Żeby po prostu oddajemy Mu całych naszych siebie. Mówimy: Panie Jezu, Ty masz wszystko. Twoje są skarby, Twoje są góry, lasy. Ja oddałem Ci całego siebie. I wyrażeniem tego jest również to, że zbieramy ofiarę. W ten sposób wyrażamy to nasze oddanie Jemu całego naszego życia. Mówimy: Panie, przyjmij moje życie na ołtarzu modlitwy. Halleluja. Śpiewając tę pieśń, złóżmy nasze życie tak naprawdę w ołtarzu, w ofierze dla Pana, prosząc Go, by przyjął dla swojej chwały i by wszystko w nas uwielbiało Go i czciło Go. Halleluja, wywyższamy Cię, Panie. Uwielbiamy Twoje święte imię. Całe życie jesteś wierny. Całe życie byś tak dobry jest. I każdym sobą, każdym dniem. Halleluja. Śpiewać chcę. Love you.
świadczyć o Twojej dobroci, o Twojej łasce dla nas. Dziękujemy za to, że Ty uzdalniasz nas, by żyć dla Twojej chwały, Panie. Prosimy, pobłogosław te zbiory, Panie. Niechaj przyjdą są Twoją chwałę, Panie, do życia Twoich dzieci, braci i sióstr, Panie. Błogosławimy nasze prace, nasze małżeństwa, nasze rodziny, nasze dzieci, naszych bliskich w Twoim świętym imieniu. Halleluja. Ogłaszając Twoje panowanie i Twoją władzę w każdej dziedzinie naszego życia. Tobie Wszechmogący, niech będzie chwała i cześć i uwielbienie na wieki wieków. Amen. Amen. Zanim usiądziesz, uściskaj kogoś. Dzieci mogą przygotować się na zajęcia. Halleluja. Jeśli już siedzisz, to siedź. Uściskaj na siedząco albo wstań. Halleluja. Młodzież i dzieci mogą przygotować się na zajęcia. Zapraszam was. Zechiel, Gabusia też możecie, tak. Ezi, pomóż Abuni. Ezi, pomóż Abuni. Panie, błogosławimy nasze dzieci, naszą siostrę, kiedy idą na zajęcia. Niech to będzie dla nich błogosławiony czas. Halleluja. Jest tłumaczenie, jeśli któryś z Polaków potrzebuje tłumaczenia, dzisiaj jest tłumaczenie. Mamy też jednego brata. Ktoś potrzebuje na niemiecki tłumaczenie? Sprawdzam tego. Francuski? Nie, nikt. Okej, tak sprawdzam tylko, gdyby ktoś miał potrzebę. Halleluja. Piękny weekend. Prawie jak wiosna, prawda? No, 13 stopni. Miło was widzieć, bracia i siostry. Siostra Ania po długim czasie jest razem z nami. Przywitajmy ją bardzo serdecznie. Silna, uśmiechnięta jak zawsze, mimo wielu trudów, przez które przeszła w ostatnich miesiącach. Cieszymy się, siostro, że jesteś z nami, że Pan Bóg cię podtrzymuje, umacnia i posila. I w biurze mam dla ciebie ciągle tę broszkę, którą obiecałem, zanim miałaś te trudności, przez które przeszłaś. Także po nabożeństwie. Okej, dobra. Halleluja. Czyli muszę mówić głośniej. Siostra mówi, że troszkę za cicho. Okej, będzie głośniej. Będzie głośniej. Halleluja. Dobrze jest być w domu Pańskim, widzieć się wzajemnie i cieszyć się obecnością Pana Jezusa w naszym życiu, Jego łaską, Jego miłością, Jego dobrocią. Tak wiele mamy z Jego łaski. To jest cudowne. Tak jak śpiewaliśmy te pieśni, niezależnie od tego, przez co przechodzimy, jakie trudności, jakie sytuacje, On jest z nami. Czasami może wydawać się, że nie słyszymy, że nie widzimy, ale On powiedział, nigdy cię nie opuszczę i nie zostawię. Jestem z Tobą cały czas. Halleluja. I to jest dla nas wspaniała zachęta. Czytać będziemy dzisiaj Ewangelię świętego Jana, rozdział 2. Ewangelia świętego Jana, 2 rozdział, takie oto słowa. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego, wina nie mają. Rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka Jego do sług, co wam powie, czyńcie.
A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela, a oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca. I rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino. Gdy sobie podpiją, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją. Uwierzyli weń uczniowie Jego. Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi, uczniami swoimi. Tam pozostali kilka dni. Niezwykle ciekawa i piękna historia, którą znamy. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na nią z trochę innej perspektywy i abyśmy zadali pytanie o swoje życie i o to, czego możemy nauczyć się z tej cennej lekcji tu zapisanej. Widzimy niezwykłą historię wesela i widzimy, że podczas tego wesela miało miejsce to, co pewnie się raczej nigdy nie dzieje, nagle zabrakło napoju. Zabrakło napoju i o dziwo, to mama Pana Jezusa idzie do Niego i mówi, wina nie mają. Można powiedzieć, odpowiedź Pana Jezusa jest dość zabawna. Kobieto, co Ty chcesz ode mnie? No, nie mają wina, to nie jest moja sprawa. Nie jest moja wina, że nie ma wina. Tymczasem mama Jego wiedziała, i pewnie też pamiętała, tak mówi Biblia, że pamiętała o tych różnych proroctwach, które były wypowiedziane. I poszła do tych sług i mówi im, co wam powie, to czyńcie. Już w tym początku widzimy piękną postawę tej, która była błogosławiona między niewiastami, Marii, a mianowicie wskazała, jakże często lubimy wziąć jakiś werset i teologicznie go mocno obrobić, teologicznie go mocno ugruntować. Jeśli tak, to już w tym jednym wersecie widzimy niezwykłą zachętę, do której wskazała nam Maria, matka Pana Jezusa, mówiąc, co On wam powie, to czyńcie. Można powiedzieć, że jest to teologiczne stwierdzenie, bo dokładnie tak jest, nie tylko w tej kwestii, ale w każdej innej kwestii naszego życia. Co On wam powie, to czyńcie. A on powiedział, nie ma innej drogi do zbawienia, jak tylko ja, który jestem drzwiami. Nie ma innego sposobu. Nie ma żadnej pośredniczki. Nie ma możliwości modlenia się do innych, aby dojść do tronu Ojca, tylko ja jestem tym pośrednikiem. Więc jeśli chcemy nadać teologiczną wartość każdemu wersetowi, to i czemu nie temu? Tym słowom Marii, która była błogosławiona, skoro chcemy jej słuchać, w jakimś sensie jest błogosławiona, tak? W szczególnym sensie narodzenie Zbawiciela. Skoro chcemy jej też posłuchać, to słuchamy tych słów, które wypowiedziała i mówi, co On wam powie, to czyńcie. Widzimy, że było tam 6 stągwi kamiennych. I Pan Jezus mówi do tych sług, którzy tam byli, aby napełnili je wodą. Czytamy tę historię, wydaje nam się to takie normalne. Bo znamy historię. Jak znamy jakieś historie, one wydają nam się takie normalne. No ale teraz pomyślcie przez chwilę. Są teraz już takie firmy, które organizują wesela. Prawda? Są takie firmy. Bierzesz taką osobę, ona ci organizuje całe wesele. No i ta osoba organizuje ci wesele i miała ci zamówić fantę, orążadę czy cokolwiek. I nagle zabrakło napojów. No postaw się w sytuacji tych kelnerów. Podchodzi do nich jakiś człowiek i mówi im, napełnijcie te butelki wodą. No i my czytamy tę historię i nam się wydaje, no oczywiście, Pan Jezus, tak, bo Pan Jezus dla ciebie teraz jest kimś, kogo znasz. Bo Pan Jezus dla ciebie teraz jest kimś, kogo cuda widzisz. Do tego czasu Pan Jezus nawet cudów jeszcze nie zrobił, jest napisane. Że był pierwszy cud, Jego chwała była objawiona. Oni nie znali Go z cudotwórczej mocy.
My to czytamy, mówimy, no tak, no Pan Jezus im powiedział, no to poszli, pewnie się spodziewali, że pewnie wiedzieli. No nie. Do tej pory Pan Jezus nie zamieniał wody w wino, do tej pory Pan Jezus nie wskrzesił nikogo z martwych. No teraz sobie pomyśl, że masz wesele, ktoś ci zapłacił 100 tysięcy dolarów za organizację wesela i przychodzi gościu i mówi ci, a skończyły się napoje, nalej wody. A jeszcze pomyśl sobie, że ty jesteś zatrudniony przez tego gościa, co organizuje, bo to Pan Jezus poszedł do tych sług, nawet nie do tego organizatora, prawda? Powiedział do nich, napełnijcie te stągwie wodą. My czytamy, o, no tak, napełnili. Ale naprawdę? Czy my zrobilibyśmy tak? Zmierzam do pewnego pytania, które chcę zadać każdemu z nas, ale zanim to pytanie zadam, to zobaczmy, jak potężnie objawiła się chwała Boża, Boża moc. Poprzez ten cud Pan Jezus pokazał, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. To, co ma inny zupełnie stan, H2O, wodę, zamienił w coś, co nadawało się do picia jako smaczny napój. Zupełnie zmienił konsystencję, zupełnie zmienił zawartość tych stągwi. Potężne objawienie Jego mocy. Po drugie, w ten sposób pobłogosławił tych, którzy brali ślub. Ileż pieniędzy zaoszczędzili. Sam taki prezent, 6 stągwi wina, gdzie każdy mieścił po 2-3 wiadra, olbrzymia ilość pieniędzy. Pokazał im, że w Nim jest zaopatrzenie. On jest zaopatrzeniem. Możesz nie mieć zaopatrzenia na dany moment, ale On cię zaopatrzy. Pamiętam sam, jak miałem brać ślub z moją żoną. Ona nie miała rodziców. Jej rodzice zmarli dość wcześnie, gdy była małą dziewczynką. Więc jak zrobić ślub, jak zorganizować ślub, skąd wziąć pieniądze? Ale my wiedzieliśmy, że Pan jest Bogiem, który ma moc na weselu zamienić wodę w wino. Halleluja. Znalaliśmy butelki pełne wody. Nie, to żart. I później je sprzedawaliśmy. Nie, nie. Po prostu zaufaliśmy Panu, modliliśmy się i tak nas pobłogosławił. Przysłał ludzi, którzy nas pobłogosławili, że ostatecznie zrobiliśmy nie tylko, że zaręczyłem się z żoną w Paryżu, ale zrobiliśmy ślub w pałacu pod Warszawą. Jechaliśmy długą limuzyną 8-metrową, będąc ludźmi, którzy nie mieli absolutnie nic jeszcze. Absolutnie nic, nie żartuję. Zero. Pan jest zaopatrzeniem. Halleluja. Jeśli tylko Mu ufamy, jeśli tylko składamy w Nim nadzieję, On zamienia wodę w wino. Halleluja. Jeśli tylko zaufasz Mu, jeśli posłuchasz tego, co On mówi, jeśli ale widzicie, czasami pewne rzeczy wydają się irracjonalne i tu zmierzam do tego pytania. Czy ufamy Panu na tyle, żeby zrobić rzeczy, które nawet wydają się głupie? Ci ludzie zrobili głupią rzecz. On mówi, idźcie, napełnijcie tę stągwię wodą. Czyli ja jestem kelnerem i ktoś mi mówi, ktoś, którego cudu do tej pory nie widziałem, idź napełnij wodą. No przecież ja stracę pracę. Jak ten, który mnie zatrudnił, napije się, to już lepiej byłoby, żebym mu powiedział, słuchaj, za mało zamówiłem albo cokolwiek, a nie, że jeszcze pomyśli sobie, no to ty idiotę ze mnie robisz, wodę wlewasz, co ty myślisz, że ja smaku nie mam, na COVID-a chorowałem? Co ty... No i co tu zrobić? Ale oni zaufali. Maria powiedziała im, to co powie, to czyń się. W tym momencie miała manifestacja Bożego autorytetu. Tam miała miejsce. I oni zrobili to, co im powiedział. Ale bracie i siostro, pytanie do ciebie i do mnie dzisiaj. Czy w swoim życiu znasz Pana na tyle, nawet nie widząc jakichś cudów i znaków, ale nawet widząc, ale może nie w konkretnym temacie, bo na przykład może widziałeś cuda i znaki w dziedzinie finansów, a jeszcze nie widziałeś zbyt wiele w dziedzinie choroby. I On mówi ci, ja jestem twoim lekarzem. Czy zaufasz Mu, że jest twoim lekarzem? A może widziałeś, jak chromi chodzą i ślepi widzą, ale nigdy nie widziałeś w dziedzinie finansów. Czy zaufasz Mu, gdy mówi ci, tak jak opowiadaliśmy tydzień temu historię Angusa Bohana, który zasiał ziemniaki, mimo tego, że wszyscy mówili, stracisz te ziemniaki, które możesz przejeść przez ten rok, bo będzie susza. Czy zaufasz Panu, by zrobić rzecz irracjonalną, kiedy On ci mówi, zrób. Czy znasz Go na tyle? Bracie i siostro, wiele cudów w naszym życiu nie wydarza się tylko dlatego, że nie słuchamy tego, co On do nas mówi. Bóg jest Bogiem cudów, potężnych rzeczy.
On nie tylko działa w sposób naturalny, pomagając Tobie w tych codziennych rzeczach, bo pomaga, ale On chce również ingerować w potężny, cudowny sposób w Twoje życie. I będąc na tym ślubie, zamanifestował swoją chwałę, swoją moc. I tak samo mówię, było w moim życiu, w życiu mojej żony. Nie mieliśmy absolutnie nic. Na ślubie ludzie podchodzili do mnie i się pytali, jak to możliwe. Ja mówię, idź precz ode mnie, ja teraz się bawię, a nie będę się tłumaczył przed tobą. Może myśleli, że dzień wcześniej bank okradłem. Po prostu mam bank w niebie, halleluja. Mój Pan jest moim zaopatrzeniem. Ale musisz zaufać Mu. My po prostu powiedzieliśmy, Panie, my nic nie mamy. Absolutnie nic nie mamy. Ale Ty połączyłeś nas razem. Ty jesteś naszym Ojcem. A jako dobry Ojciec troszczysz się o swoje dzieci. Niech Twoja chwała będzie tak objawiona, żeby wszyscy wiedzieli, że Ty jesteś zaangażowany w nasze życie. Skoro Ty nas łączysz, to Ty jesteś naszym zaopatrzeniem. Skoro Ty nas łączysz, to Ty otwierasz drzwi błogosławieństwa. Halleluja. I otworzył. I otworzył. I mieliśmy przepiękny ślub. Moja żona poszła do jednej kosmetyczki, no to było już, wiecie, kilkanaście lat temu, zapłaciła 500 zł, ale nie spodobała nam się fryzura, a tak nas Pan Bóg pobłogosławił, że mówię, szukamy inne. I znaleźliśmy w samym centrum Warszawy. Super taki, co filmowe gwiazdy robią. Nie żartuję, poważnie. Więc tam poszła. Zapłaciła najpierw za próbną fryzurę, żeby nie ryzykować. Później, więc po prostu szaleliśmy. Kwiaty takie, siakie, wszystko. Sam poszedłem do fryzjera. Pierwszy raz w życiu poszedłem wtedy do fryzjera. Całe życie się sam ścinałem, nie żartuję. Nosiłem takie dłuższe włosy kręcone, więc nie było problemu, bo jak masz kręcone włosy, tylko przytniesz, to i tak się kręci. Nikt nie wie, czy masz krzywo, czy po prostu... Byłem oszczędnym człowiekiem. To nie tak, że w ogóle mnie nie było stać na fryzjera przez całe moje życie, ale byłem bardzo oszczędny. Mówię sobie, jak mam wydać na fryzjera, to lepiej wydać na misję. Nie żartuję. I pierwszy raz w życiu poszedłem do fryzjera przed ślubem. Mówię, dobra, przed ślubem to niech mnie już dotknie jakiś fryzjer. Takie śluby nazareńskie, wiecie. Pierwszy raz ściąłem włosy przed ślubem. I też poszedłem i też tam taki ładny salon w centrum Warszawy był taki bardzo przyjemnie. A więc Pan Bóg jest zaopatrzeniem i czyni cuda, jeśli Mu zaufasz. Halleluja. Pytanie, czy znasz Go tak blisko, że jesteś w stanie Mu zaufać? W sytuacji, która wydaje się absurdalna, w sytuacji, która wydaje się absolutnie niemożliwa, w sytuacji, w której inni mogą Cię wyśmiać, w sytuacji, w której naprawdę nie masz żadnego wsparcia. Dlatego ludzie się nas pytali, jak to się stało, że macie ślub, ponieważ to było dla nich całkowite zaskoczenie. Jak to się stało? My mogliśmy wskazać na naszego Pana, na naszego Króla, na naszego Zbawiciela, który jest naszym zaopatrzeniem, który czyni cuda potężne, wspaniałe. Tylko, bracie i siostry, to pytanie właśnie, które brzmi, czy nasze uszy są otwarte, by słyszeć Jego głos. Są rzeczy w Twoim życiu, gdzie Pan Jezus chce zadziałać w potężny sposób, ale Ty musisz zrobić krok wiary. Musisz zaufać Mu. Nawet zrobić rzecz, która wydaje się absurdalna. Być w miejscu, w którym wydaje się, że bycie jest absurdalnym. Iść w miejsce, w którym wydaje się, że jest to absurdalne, albo że po prostu to się nie trzyma kupy, że lepiej byłoby pójść w drugą stronę. Ale jeśli Pan mówi, Ty bądź wierny. Halleluja. Jeśli On mówi, nalej wody w stągwie, Ty nalej wody w stągwie. Nawet jeśli wygląda to na absurdalną rzecz w Twoim życiu. Po prostu zrób wiernie to, co On mówi. Stój wiernie na tym. Pomyślcie sobie, stoicie, macie 6 stągwi i nalewacie tą wodę. Pierwsza stągwia pełna wody. Okej. Okay. To był cały... To był proces. To jeszcze nawet trwało w czasie. To nie było tak, że on zaczął wlewać, tu widzisz, że się przelewa, już się zamienia od razu w czerwień. Nie. Nalewasz jedną butlę. Pomyśl, jak to może być rozłożone w czasie. Woda. Okej. Okay. O co temu gościowi chodziło? Druga. 2, 3 wiadra wody lejesz. Cały czas woda. Mhm. Diabeł przychodzi w tym czasie. Mówi ci, ty już straciłeś robotę. Pracy już na weselu nigdy nie znajdziesz. Twoja, jak się rozejdzie wieść, że ty chcesz ludziom dać wodę do picia zamiast wina, już cię nigdy nikt nie zatrudni, a ty wlewasz trzecią stągwię woda. Diabeł cię atakuje. To jest ta walka, o której mówiliśmy tydzień temu. To jest ta walka w umyśle, to jest ta walka z tymi rzeczami. To nie jest tak, że nie będzie walki w twoim życiu. Walka zawsze będzie, pytanie, czy będziesz stał na słowie, które Pan ci dał. Halleluja.
i chodzisz do czwartej stągwi, to diabeł już, o ludzie, nie tylko stracę robotę, oni mnie pewnie nawet pobiją, jak się ten oblubieniec dowie, że ja tu wodę wlewam, ja im wodę zaraz zaserwuję, w ogóle czy ja jestem głupkiem? Diabeł przychodzi i mówi, ty jesteś głupi, że jesteś w tym miejscu, ty jesteś głupi, weź uciekaj, póki możesz. Albo powiedz im, słuchajcie, nie ma, spróbujmy zamówić, za godzinę będzie cokolwiek, zadziałaj o swojej własnej sile, zrób coś o swojej nic, wlewasz piątą stągwę wody, a tu ciągle woda. I szóstą, i ciągle woda. Jak bardzo musisz znać głos Pana czasami, żeby działy się cuda w twoim życiu. Problem wielu chrześcijan polega na tym, nie doświadczają Jego cudów, bo nie są w stanie wytrwać. I gdy On mówi, zrób to, okej, jeszcze czasami zrobią ten pierwszy krok. Wezmą tą wodę i zaczną lać. Mówią, Panie, ale tu jest woda. Nie, nie będę tego robił. Ja nie będę pośmiewiskiem. No już wie, co, ty mówisz mi, że mam wodę lać? To ja myślałem, że przynajmniej zamienisz tę wodę w wino, a ja leję i widzę, że woda. Ja mam podejść do drugiego? Absolutnie nie. Kończę. I nie doświadczają cudu, a Pan im powiedział, zrób to, co mówię. Nawet jeśli to wygląda na absurdalne. Zrób to, co mówię. Stój na moim słowie. Nawet jeśli to wygląda na głupotę w oczach innych. Nawet jeśli to wygląda na porażkę w oczach innych. Nawet jeśli inni wyśmieją albo śmieją. Cokolwiek. Rób to, co mówię. To, co powie, to czyńcie, powiedziała jego matka. I zrobili. I zrobili to, co im powiedział. I popatrzcie, jak wielka radość tam nastąpiła. Ale jest tu również teologiczna prawda w tej historii, tej transformacji i nowego początku. Ta zamiana tej wody w wino symbolizuje tą transformację, która może przyjść do życia każdego z nas, jeśli poznasz Pana Jezusa w bliski sposób. To wszystko, co wydaje się takie zwyczajne, woda wydaje się taka zwyczajna do picia. To był jego pierwszy cud. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę, uwierzyli weń uczniowie Jego. Dlaczego takiego pierwszego cudu dokonał? Ponieważ chciał pokazać swoją moc do transformacji życia. Pan Jezus, kiedy przychodzi do naszego życia, i tu jest też symbolicznie początek, bo to ślub. Ślub jest początkiem pewnego nowego życia. Nawet mówimy, nowe życie, nowa ścieżka. Niech wam Bóg błogosławi na nowej drodze życia. Pan Jezus pokazuje, że On ma moc wejść do twojego życia i zamienić wszystko, dokonać transformacji. Że daje ci nowe życie. Że tam, gdzie do tej pory była posucha, On nawodni. Tam, gdzie do tej pory był smutek, On da radość. Tam, gdzie do tej pory był niepokój, On da pokój. Że On ma moc. Ta historia dzieje się na ślubie, ponieważ ślub to początek czegoś nowego. I Pan Jezus w ten sposób pokazuje, ja jestem tym, który może wnieść coś nowego, coś świeżego do twojego życia, coś wspaniałego do twojego życia. Tylko zaufaj mi, tylko stój na moim słowie. Cokolwiek On powie, to czyń się. Pan Jezus mówi, stój na moim słowie, czyń cokolwiek ja mówię, a w twoim życiu dokona się transformacja. Taka sama jak tutaj. Wraz z tym winem, wraz z zamianą tej wody w wino objawiła się Boża chwała. Wraz z zamianą tej wody w wino objawiło się Boże błogosławieństwo. Objawiło się Boże prosperowanie. Objawiło się Boże zaopatrzenie dla tego małżeństwa. Objawiła się Boża moc dla tych ludzi. Halleluja! I Pan Jezus mówi w ten sposób, ja chcę dokonać transformacji w twoim życiu wraz ze mną, wraz z nowym początkiem, którym ja jestem do twojego życia. Przyjdzie to wszystko, kim ja jestem. Przyjdzie pełnia błogosławieństwa. Bracie i siostro, masz prawo, kiedy jesteś dzieckiem Bożym, stanąć na każdej obietnicy Bożego Słowa, uchwycić się tego Słowa, tylko czyń wszystko to, co On mówi. Czyń wszystko to, co On mówi. Halleluja. Stań na Jego Słowie i kiedy On mówi, napełnij tę stągwię, napełnij tę stągwię. Stój mocno w wierze. Będą ataki, diabeł przyjdzie, będzie próbował cię zniechęcić, kiedy wlewasz wodę do drugiej stągwi, kiedy wlewasz wodę do trzeciej stągwi. Co on ci powiedział, to czyń. Modlisz się o swoje dzieci, o ich zbawienie, a wydaje się ci, że jest coraz gorzej. Nie ma znaczenia. On powiedział, ty i twój dom zbawiony będziesz. Halleluja. Nalewaj wody w stągwie. Bądź wierny. Miejsce, w którym masz być zasadzony, bądź wierny. Miejsce, w którym on ci każe być, bądź wierny. Rób wszystko to, co on ci mówi, to, co ci powiedział, a zobaczysz owoce jego słowa w swoim życiu. Zawsze. To może potrwać. My czytamy tę historię i przeczytanie jej zajęło nam 5 minut. Wydaje nam się, aha, przyszli, powiedzieli, nalej wody, szybko powstał cud. Nie, to nie było szybko. To być może była, najprawdopodobniej to była wielka sala. To nie były 10-osobowe śluby.
Tam mogło być wiele, wiele osób. Pan Jezus mógł stać w jednym narożniku, ci moi mieli stąd, wie, może w kuchni albo gdzieś tam dalej. To trwało jakiś czas, zanim ten sługa poszedł i powiedział do wszystkich, nalejmy wody, zanim nalali do wszystkich wody, a może musieli tę wodę przynieść ze studni, co jeszcze trwało i robili. To był proces, który musieli wykonać. Proces, który musieli... Przez cały ten proces diabeł atakował ich umysł. Ale kim właściwie on jest? O co właściwie chodzi? Znaczy naprawdę on ma taką moc? Ale właściwie jaki to ma sens? Ale właściwie za ten czas, który mija, zanim ja pójdę po wodę, zanim naleję 3 stągwy, a później 4, a później 5, to ja za ten czas mógłbym pojechać szybko, mam znajomego w innym mieście, który ma pewnie jakieś winogrona, to ja może nawet szybko wycisnę. Czy stoisz na Jego słowie i czy robisz to, co On mówi? Bracie i siostro, dzisiaj chcę nas zachęcić, to jest moje pytanie, czy znasz Pana tak blisko? Czy znasz Pana tak bardzo, by ufać Mu? Oni nawet Go nie znali. Do tego momentu Pan Jezus nie dokonał jeszcze cudów. Oni nawet Go nie znali, ale posłuchali. Jakże często jest tak w naszym życiu, być może, że my Go już znamy, a mimo to nie słuchamy. Bo ten cud, który On chce dokonać w naszym życiu, wydaje się zbyt abstrakcyjny, zbyt trudny, zbyt dziwny. Co byś zrobił, bracie i siostro? Postaw się teraz na miejscu tych ludzi. Przez krótką chwilę. Dzisiaj w twoim stanie życia, w jakim jesteś. Bardzo poważne pytanie. Postaw się teraz, ale to jest przemyśl przez chwilę, głęboko postaw się na miejscu tych sług. I dokładnie postaw się na ich miejscu. Czy zacząłbyś, czy zaczęłabyś nalewać wody w stągwie? Wiecie, łatwo jest nam, bo o tak, na pewno. Ja sam sobie zadaję to pytanie. Panie, czy znam Ciebie na tyle dobrze, że gdybyś dzisiaj mi coś takiego powiedział, to ja bym to zrobił. Czy znam, Panie Jezu, Twój głos na tyle dobrze, że gdybyś mi dzisiaj to, że ja byłbym tym sługą, i miałbym wlewać wodę w stągwie. Od tego zależna byłaby moja kariera. Od tego zależna byłaby moja praca. Od tego zależne by było moje nazwisko. Może jakby wszyscy się dowiedzieli, że oni wodę zaczęli serwować, firma straciłaby już markę, renomę na zawsze. W jakim miejscu swojego życia jestem, Panie, gdybym ja był tymi sługami? Bracie i siostro, gdybyś Ty był tam dzisiaj, czy wlewałbyś tą wodę do stągwi? A gdy gospodarz wesela skosztował, nie tylko, popatrzmy, ta woda zamieniła się w wino, ale jest tu jeszcze kolejna teologiczna prawda. To, co daje Pan Jezus, jest lepsze niż cokolwiek innego. Gospodarz skosztował tej wody i przywołał, bo nie wiedział, skąd jest. Przywołał oblubieńca i rzekł, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a później gorsze, a tyś to dobre zachował aż do tej chwili. Pan Jezus nie tylko, kiedy Mu zaufa. Widzicie, cuda, które czyni Pan Jezus, jeśli Mu zaufamy do końca. Cuda, które czyni Pan Jezus, jeśli Mu zaufasz do końca, to nie jest tak, że On nie jest Bogiem małych dzieł. On nie jest Bogiem okruchów. Okruchy zostają po tym, jak zostało jeszcze 12 koszy, rozumiecie? On tak rozmnożył dwie rybki, chlebek, że jeszcze 12 koszy okruchów zostało. On nie rozmnożył to na okruchy. Wszyscy się najedli, jest napisane. Wszyscy się najedli, jeszcze okruchy zostały. Wiecie, co się stało? Te okruchy, halleluja, wierzę, poszły do domu tego chłopca. Ten chłopiec wrócił z 12 koszami jedzenia. Dał to, co miał, niewiele. Wszyscy się najedli, a jeszcze 12 koszy zabrał do domu i ta rodzina mogła to sprzedać, halleluja, i on przyniósł jeszcze błogosławieństwo, ponieważ nigdy Bóg nie będzie niczyim dłużnikiem. Ten chłopiec dał to, co miał i być może na początku ludzie myśleli, ale dostanie lanie w domu. Mama dała mu dwie ryby i chleb. Miał to zjeść, on to rozdał. Ale nie, ten chłopiec zrobił krok wiary i wrócił do domu z 12 koszami. Halleluja! Nie tylko wszyscy się najedli, ale jeszcze dostał 12 koszy, które zabrał do domu. Jego rodzina, być może, która cierpiała głód do tej pory i może miała tylko dwie rybki. I ostatnie dwie rybki, które dostał ten chłopiec, wrócił do domu z pełnymi koszami i rodzina miała co
co jeść, miała co sprzedać i miała na otwarcie może nowego biznesu. Nie wiem, jaka była sytuacja tej rodziny, ale te 12 koszy z pewnością ten chłopiec nie wrócił głodny do domu. Amen. Na pewno nie wrócił głodny. Nie wiem, co się stało, bo Biblia nam o tym nie mówi. Ale jeśli ktoś był ubłogosławiony, skoro całe tłumy były ubłogosławione, to z pewnością ten chłopiec był ubłogosławiony. Halleluja. Z pewnością był ubłogosławiony. To nie jest tak, że tłumy się najadły, a ten chłopczyk teraz głodny wrócił do domu. Nie, nie. Ten chłopczyk był jeszcze najbardziej ubłogosławiony. Oni wszyscy się najedli, chłopczyk się najadł i ten chłopczyk wrócił do domu z dobrą nowiną. Mamo, tato, oddałem tę rybkę, którą mi daliście, ten chlebek, ale patrzcie, co mam. I 12 apostołów, każdy z jednym koszem, przynosi te kosze do domu tego chłopca. Oni mówią, co się stało? Pan Jezus nam dał. Panie, kiedy dałem mu wszystko to, co miałem, on nam to dał. I być może rodzice zaczęli tańczyć, a może płakać ze szczęścia, bo nie wiedzieli, co zrobią kolejnego dnia, ale Pan Jezus przyszedł, zaufali Jemu i to, co wydawało się absurdalne, to, co wydawało się nielogiczne, zrobili. Halleluja. I On dokonał cudu. Wtedy, kiedy najczęściej wtedy są największe cuda, gdy robimy rzeczy, które wydają się absurdalne, które wydają się nielogiczne. Nawet możesz mieć wiele innych rozwiązań, ale ty mówisz, nie, Pan powiedział, rób to, robię to, halleluja. Może mam inne rozwiązanie, może mógłbym pojechać kupić ten chleb, może mógłbym pojechać zrobić to wino od znajomego gospodarza zakupić. Ale on powiedział, nalej wody do stągwi, więc ja naleję wody do stągwi, halleluja, i oczekuję Jego cudu. I to wino było lepsze niż to, które mieli. A na pewno to, które mieli, wcale nie było takie złe, bo nikt na ślub nie kupuje złego wina. Ale to wino było lepsze niż to, które mieli. Cokolwiek to jest, twoje małżeństwo, twoja rodzina, twoje dzieci, oddaj to Panu. A kiedy On przyjdzie, by dokonać transformacji, to będzie jeszcze lepsze, jeszcze wspanialsze, jeszcze potężniejsze, jeszcze cudowniejsze. On daje to, co jest jeszcze lepsze, co jest jeszcze wspanialsze. Halleluja. Halleluja. Myśmy, pamiętam, byli tak wdzięczni Panu, kiedy nas pobłogosławił. Myśmy na naszym ślubie dali ofiary ludziom. Byliśmy tak wdzięczni Panu. Dałem komuś 1000 złotych na swoim weselu. Kilkanaście lat temu, to nie była mała kwota. Komuś innemu dałem. Byłem tak wdzięczny Panu. Mamy pałac, mamy limuzynę, mamy czekoladową fontannę wielką, wiecie, jak się leje z góry. Sama fontanna wtedy tam 1000 złotych kosztowała. Wiecie, tak się leje, ta czekolada, owoce, wszystko. Fotografa, wszystko. Wszystko zapłacone, bez kredytu, bez długu. No to błogosławiłem. A Pan nas pobłogosławił, że po ślubie jeszcze dostaliśmy. Mogliśmy pojechać, kupić wszystko, co potrzebowaliśmy. Garnki. Cokolwiek było potrzebne, po prostu pojechaliśmy i dostaliśmy bez limitu zaopatrzenie. Halleluja. Znaczy, kiedy robisz krok wiary, nie mając, ale jesteś wdzięczny. Otrzymałem? Wierzony? Okej, okay, otrzymaliśmy, to jeszcze pobłogosławimy. Na naszym weselu. Okej, okay, ale to jest, że ty błogosławisz, Pan ciebie błogosławił. To tak zrobiliśmy? Zasialiśmy na naszym weselu, a po weselu jeszcze Pan nas pobłogosławił. I mówię, mogliśmy pojechać i kupić. I nigdy takich zakupów nie robiliśmy w życiu jak wtedy. Wszystko. Od łyżeczek do kuchni, po garnki, po ręczniki, po pościele, cokolwiek chcieliśmy, mogliśmy kupić. Ponieważ posłaliśmy tego głosu, który On nam powiedział, zaufajcie mi, ja jestem waszym zaopatrzeniem. Ja jestem waszym zaopatrzeniem. Czy Pan chce dokonać wielu cudów w twoim życiu, bracie i siostro? Pan chce dokonać cudów w twoim małżeństwie? Pan chce dokonać cudów w twojej rodzinie. Pan chce dokonać cudów w twoich finansach, aby chwała Jego była objawiona. Pan chce dokonać cudu w twoim zdrowiu. Pan jest Bogiem cudów. On jest Bogiem potężnym, On jest Bogiem wspaniałym. Ale dzisiaj moje pytanie do ciebie, bracie i siostro, moje pytanie do ciebie, co byś zrobił i co zrobisz, gdy On powie ci, napełnij stągwie wodą. Czy na zachętę Marii, która powiedziała, uczyń wszystko, co On powie, zrobisz wszystko, co On powie? Czy znasz Jego głos tak blisko, by powiedzieć, Panie, tak, podejmuję ten krok. Chcę to dokonać. Chcę być Tobie wierny.
aby Pan objawił swoją chwałę. Zobaczcie, kończy się ta historia w ten sposób, że Pan objawił swoją chwałę, uwierzyli weń uczniowie Jego. Powiesz mi, ale po co to miałoby się dziać? Ano po to, żeby uwierzyli uczniowie nawet Jego. W Niego. Wiecie, że Pan chce objawić swoją chwałę w waszym życiu? Żeby inni uwierzyli w Niego. Widząc Jego chwałę objawioną w twoim życiu. Przyjdą, zapytają się, jak to się stało? Do nas przychodzili, jak to się stało? Niewierzący koleżanki mojej żony, nawet niewierzący koledzy moi, czy ci, którzy byli, jak to możliwe? Jak to się stało? Aby Jego chwała objawiła się w twoim życiu. Po to, aby inni zadali ci pytanie, jak to się stało? Kim jest twój Pan? Skąd to masz? Gdzie to otrzymałeś? Skąd bierzesz tę radość? Skąd bierzesz te siły? Skąd bierzesz tę wiarę? Skąd bierzesz tę odwagę? Jak to się dzieje? Z kim się przyjaźnisz, że ci tak zachęca? Kto ci mówi takie dobre rzeczy, które... Jak to ma... I ty możesz powiedzieć, a mam takiego przyjaciela. Mam takiego przyjaciela. Chodź, powiem ci. No powiedz mi, a możesz mnie z nim poznać? Pewnie. Pewnie, że cię z nim poznam. Naprawdę poznasz? No tak. I on ci to wszystko dał? Już zacierają ręce. Oj. Jak mnie pozna z tym swoim przyjacielem, może ja dostanę. Tak, poznam cię z nim. I on ci daje tą radość. Tak jest. I on cię obdarza tym błogosławieństwem. Tak, on. Poznaj mnie z nim. Kim on jest? Gdzie go mogę spotkać? Tu go możesz spotkać. Jak tutaj? Gdzie tutaj? No tutaj. To Pan Jezus. On mieszka we mnie. Możesz poznać Go nawet tutaj. Chcesz Go poznać? Tak, chcę Go poznać. I w ten sposób prowadzimy ludzi do Jezusa. Dlatego chcemy, żeby Jego cuda działy się w naszym życiu. Dlatego bądź otwarty na Jego cuda. Przyjmuj Jego cuda. Wierz w Jego cuda. Nie bój się napełnić tągwie wodą. Nie bój się, bądź odważny w swoich modlitwach. Bądź odważny w swoim wyznawaniu. Nie proklamuj nad swoim życiem rzeczy niewiary, ale mów rzeczy wiary. Nawet jeżeli rzeczy w twoim domu nie idą tak, jak miały iść, to nie mów, o, już nigdy moje dzieci nie będą zbawione. Nie, ja i mój dom będziemy zbawieni. Halleluja. Ufaj Panu, że On powiedział w ten sposób, napełnij wodę, stągwie wodą, to ty napełniaj stągwie wodą. Nie bądź jak inni, którzy może podeszli do tego jednego sługi albo jakiś gość weselny. A co ty robisz, chłopcze? No, kazał napełnić stągwie wodą. No, ale co, ty głupi jesteś? Przestań. Nie bądź jak taki, który by podszedł i tak doradzał. Nie wypowiadaj negatywnych słów swoim. Stój na słowie. Zaufaj Panu. Wszystko, co mówi, to czyń. On powiedział, ty i twój dom zbawiony będziesz. On powiedział, ja jestem twoim pasterzem, ja cię nie opuszczę i nie zostawię. On pobłogosławił twoje małżeństwo w momencie, kiedy oddałeś mu swoje małżeństwo. Nawet jeżeli nawróciłeś się po ślubie, to wszedłeś w to przymierze z Panem Jezusem. On błogosławi twoje małżeństwo. Oddaj mu je i powiedz, ja i mój dom służymy Panu. Moje małżeństwo jest błogosławione. Moje dzieci są błogosławione. Moje finanse są błogosławione. Moje życie jest błogosławione. Wyznawaj to, co jest prawdą Bożego Słowa. Halleluja. I oglądaj potężne cuda Boże w twoim życiu. A więc bracie i siostro, kończąc, to jest moje pytanie dzisiaj do ciebie, do każdego z nas. Co odpowiesz Marii, matce Pana Jezusa, kiedy mówi ci, co On ci powie, to czyń. I co uczynisz, gdy On ci powie, napełnij stągwie wodą. Czy będziesz patrzeć oczami wiary i zawsze stać na Jego słowie, na wszystkim, co On mówi i działać zgodnie z tym słowem. A kiedy mówię działać, to oznacza, że mówisz zgodnie z tym słowem i czynisz zgodnie z tym słowem. Ponieważ sercem wierzy się, tak? Ku pamiętaniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. To jest połączone. A więc wyznajesz, wierzysz. Więc kiedy mówię o działaniu, to mówię też o twoim wyznaniu. A więc wyznajesz i działasz zgodnie z tym wyznaniem. Czy tak właśnie jest w twoim życiu?
Czy tak jest w naszym życiu i czy ufamy Panu? Jeśli tak będzie, bracie, jest to dzisiaj absolutnie potężna zachęta dla Ciebie i dla mnie, i dla każdego z nas. Pan ma swoje cuda. Swoje cuda Pana Jezusa czekają. Tu od prawej strony, od siostry Ani, przez trzeci rząd, czwarty, tam do tyłu, tam z tyłu, bracia, już cuda czekają na brata Andrzeja. Tu cuda, tutaj cuda, tutaj dla siostry, tu cuda widzę, tu cuda po prawej i lewej stronie, tutaj cuda, tu mnóstwo cudów czeka, halleluja. Cudów, mnóstwo czeka, halleluja. Mnóstwo cudów czeka. Żebyśmy tylko stanęli na Jego słowie i zaczęli wlewać wodę i powiedzieli: Panie, oto puste ręce, ale Twoje cuda. Panie, mamy tylko wodę, ale Twoje cuda w moim. Oto moje dzieci, oto moje małżeństwo, oto moja żona, oto mój mąż, oto moja praca, oto moje finanse, oto mój umysł. Panie, chcę iść na studia, a brakuje mi zdolności nawet, Panie. On mówi: bum, cuda, tą pustą wodę Twoją w Twojej głowie ja zamienię w wartościową treść. I daję Ci mądrość. Halleluja. I możesz zrobić to, do czego Cię powołał. Powstańmy, proszę, i przyjdźmy do Pana dzisiaj i przyjmij Jego cuda, które On ma dla Ciebie. Przyjmij Jego cuda dzisiaj z wiarą. Powiedz Panu, że oddajesz Mu swoje życie. Jeśli tak prawdziwie jest w Twoim życiu, że jesteś gotowy, by oglądać cuda, wiele z Jego cudów będzie wymagało od Ciebie wlewania wody w stągwie, czyli kroków wiary. Kroków wiary, poświęcenia. Może nawet sytuacji, w której wystawiasz się na pośmiewisko. Tak by nie było tak z tymi sługami? Nie wystawili się na pośmiewisko? Ktoś mówi: im idźcie wlewać wody, i oni idą wlewać wody. Jeśli patrzyłbym z zewnątrz, pomyślałbym: no, szaleńcy, ogłupieli. Albo coś się z nimi stało. Nie byłoby tak? Ale możesz powiedzieć: Panie, ja jestem gotowy na Twoje cuda w moim życiu. Halleluja. Ty zaskocz, Ty zaskocz. Ty zaskocz mnie, Ty zaskocz moją żonę, Ty zaskocz moje dzieci, zaskocz nawet ludzi, którzy są koło mnie, halleluja. Niech przyjdą, nawet moich braci, moje siostry, pozytywnie mówiąc, niech przyjdą, niech się zapytają: pastorze, jak to się stało? Jak to się stało? Jak to możliwe? Jak to możliwe? Siostro, jak to się stało? Bracie, jak to się stało? Ty powiesz: mój Pan powiedział mi, idź napełnij stągwie wodą. A ja czynię wszystko, co On mi mówi. I poszedłem. I wlewałem wodę. A ona zamieniła się w wino. Halleluja. Wiele cudów czeka na Ciebie w Twoim życiu. Wiele cudów czeka na Ciebie. Dzisiaj Pan ma dla Ciebie swoje cuda. Wiele cudów. Zacznij wołać do Niego teraz. Zamknij swoje oczy. Przyjdź do Niego. Przybliż się do Niego. Powiedz: Panie, jakikolwiek cud potrzebujesz teraz w swoim życiu. Potrzebujesz zbawienia swoich dzieci, swoich bliskich, cudu finansowego, cudu zaopatrzenia. Potrzebujesz, aby woda zamieniła się w wino. Potrzebujesz uzdrowienia. Cokolwiek jest Twoją potrzebą, teraz przyjdź do Niego w modlitwie. Cuda są na tym miejscu teraz. Rzeka namaszczenia płynie. Halleluja. On dotyka swoje dzieci teraz. Panie, Ty widzisz każde serce na tym miejscu, Panie. I widzisz każdą potrzebę. Również te osoby, które oglądają teraz razem z nami, Panie. Tam, gdzie są. Ci, którzy wyciągają, Panie, teraz swoje dłonie do Ciebie. W swoich domach, w swoich pomieszczeniach, oglądając, Panie, nawet retransmisje, Panie. Teraz niechaj cuda Twoje będą zamanifestowane w życiu każdej z tych osób. Halleluja. W życiu tej siostry, w życiu tego brata. Panie, cuda Twoje niech się zamanifestują. Twoje uzdrowienie, Twoje błogosławieństwo, Twoje zaopatrzenie. Niechaj woda zamieni się w wino. Niechaj stągwie będą pełne Twojego zaopatrzenia, Panie. Cuda, które zaskoczą tych, którzy są wkoło nich, Panie. Twoje uzdrowienie dla ich ciała, Twoje uzdrowienie dla ich duszy, Twoje zbawienie ich domów. Halleluja. Dzieci, które do tej pory były niezainteresowane, Panie, to Twoją osobą, Panie, w modlitwie, w odpowiedzi na modlitwy swoich rodziców. Teraz niech zwracają się nawet do Ciebie, Panie. Niechaj w nich wzbudzone będzie pragnienie szukania Twojego oblicza i Twojej obecności, Panie. Cuda dla moich braci, dla moich sióstr. To, o co proszą, Panie, w tym momencie, Panie, zgodnie z tym pragnieniem, które Ty włożyłeś w ich serce, Panie, niechaj przyjdzie
Twoja odpowiedź do ich życia. Nawet teraz, Panie. Nawet teraz, Panie. I niech wiara będzie zrozumiała w sercu każdego brata, każdej siostry, że ich małżeństwa są poddane Tobie, że ich rodziny są poddane Tobie, Panie. Niech w sercu swoim wierzą i ustami swoimi niech wyznają od dnia dzisiejszego, Panie, te cuda, które Tobie wierzą, Panie. Niech będą również w ich sercu i niech będą na ich ustach. Halleluja. Niech proklamują cuda Twoje w swoim życiu i niech oglądają chwałę Twoją zamanifestowaną w swoim życiu, w swoich małżeństwach, w swoich rodzinach, w swoich domach, w swoim ciele, w swoim zdrowiu, w swoich finansach, w swojej nauce, w każdej sprawie. Panie, chwała Twoja niech idzie przed nimi. Chwała Twoja niech idzie za nimi, Panie. Drzwi niech ich będą błogosławione, ich wejście i wyjście. Halleluja! Twoje błogosławieństwo. Halleluja, halleluja, halleluja. Cuda Twoje. Cuda Twoje. Cuda Twoje, Panie, w ich życiu. Halleluja. 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 Panie, daj nam stać się jak dzieci. Także często dzieciom jest dużo łatwiej zaufać. Daj nam stać się jak dzieci. W tej prostocie, wierze, że cokolwiek Ty mówisz, my czynimy. Dziękuję za każdą osobę na tym miejscu, Panie Jezu, dzisiaj. Każdą siostrę, każdego brata, każdego gościa, każdego przyjaciela, każde dziecko. Dziękuję za siostrę Anię, że jest dzisiaj razem z nami, Panie, po tygodniach trudności fizycznych, zdrowotnych, przez które przechodziła, ale Ty ją zachowałeś, Panie, dla Twojej chwały. I to jest Twoja chwała tam, gdzie lekarze powiedzieli, że jest koniec, że jest sama woda. Tam Ty, Panie, objawiłeś Twoją chwałę i jest dzisiaj razem z nami, aby oddawać Tobie chwałę i cześć. Halleluja. Dziękujemy Tobie za to, Panie, że Twoja chwała objawiła się w jej życiu, w życiu Twojej wiernej służebnicy. Panie, dziękujemy za nią. Halleluja. Za każdego brata, za każdą siostrę, za każde małżeństwo. Panie, my proklamujemy Twoje cuda w każdym małżeństwie. W każdym małżeństwie. Jeszcze większą, głębszą miłość w każdym małżeństwie. Tam, gdzie może teraz leje się tylko woda. O, niechaj ta woda, woda miłości niech zamieni się w prawdziwą, głęboką miłość, czerwoną miłość, gorącą miłość. Błogosławimy każde małżeństwo. W imieniu Pana Jezusa ogłaszając, że małżeństwa w tym zborze są błogosławione. Halleluja. Ponieważ są pod Twoim panowaniem. Tak jak to małżeństwo było pobłogosławione od pierwszego dnia ich wesela, Panie. Ty ich pobłogosławiłeś, dokonałeś. Panie, jeżeli jest potrzeba transformacji w którymkolwiek małżeństwie, dzisiaj wierzymy w Twoje cuda w imieniu Twoim, Panie Jezu. Błogosławimy każdą rodzinę, każdy dom. Halleluja. Wszystkie nasze dzieci. W imieniu Pana Jezusa błogosławimy naszą młodzież, nasze dzieci, chłopców, dziewczynki. Głód Bożego Słowa w ich sercach. Przebudzenie wśród dzieci i młodzieży. Pragnienie Twojego życia i Twojej obecności w ich życiu, Panie. Halleluja. Halleluja. Cuda Twoje. Dziękujemy Tobie, Zbawicielu. Dziękujemy Tobie, Królu. Dziękujemy Tobie, Mistrzu. Panie, Tobie oddajemy resztę tego dnia, tę niedzielę, jak i cały ten tydzień, który jest przed nami. Dziękuję za bliskość Twoją, za obecność Twoją w naszym życiu. Dziękuję za Twoje błogosławieństwa. Dziękuję za to, czym nas obdarzasz każdego dnia naszego życia. Tobie, Wszechmogący Królu, nasz Panie, nasz Zbawicielu, Panie Panów, jedyny prawdziwy Boże Ojcze, Syn i Duchu Święty, oddajemy chwałę i cześć i uwielbienie na wieki wieków. Amen. Amen, amen. Usiądźmy, proszę. Halleluja. Nasze nabożeństwo dobiegło końca. Błogosławimy tych, których teraz rozłączamy z nami, braci i siostry. Halleluja.